Witam wszystkich, Robert Cyrus, Kropa, z tej strony. Zapraszam wszystkich na galę Babylon MMA 28. Bu! Artur, zapytam pierwszy, czy ty się kiedykolwiek w takiej scenerii robiłeś ważenie? Właśnie w takiej nie. Sam jestem... wręcz, wiesz, zadowolony, ale też tak zaskoczony, bo to jest świetna scena. Kiedyś mieliśmy Międzyzdrojach, bo w Międzyzdrojach sami doskonale wiecie, morze, ciepło, zawsze w sierpniu przeważnie to robiliśmy, to też było fajnie, ale tutaj w sceneria gór, ten gorący potok, rewelacyjny. Tak dobrze widziałem w oczach? Troszkę tremy było. Troszkę na pewno, bo to jednak pierwsza semi-pro, wiesz, tu jednak będzie też duża publika i tak dalej, no to w ten sposób jeszcze nie walczyłem. Wiadomo, że walczyłem no, na innych amatorskich zawodach, ale to jednak już jest następny jakiś krok, nie? To jest semi-pro czy coś to. Jesteś ten, który ogląda walki przeciwnika, czy nie oglądałeś żadnej walki? Tak, zwlekałem, ale oglądałem. Oglądałem. Spoko, no. Kurde, no. Zobaczymy, no. Zobaczymy jutro, jak to wszystko wyjdzie, nie? W głowie walkę rozgrywasz? Jak ty byś chciał, żeby ta walka się potoczyła i czy to ma jakieś dla ciebie znaczenie? Nie ma znaczenia żadnego. Dobrze, że przeciwnik jest. Dwa tygodnie, no nie, przed walką wypadł mi przeciwnik Bójkowski, także tutaj wchodzi Turek, także cieszę się, że się znalazł Turek i że będzie w ogóle walka. Z tego co wiem, Turek lubi się bić, także ja lubię się bić, będzie dobra walka. 20 kilo różnicy wagi, spodziewałeś się tego? 20? No, no spodziewałem się, na pewno wiedziałem, że będzie mniej mój przeciwnik Grzesiek ważył, ale no co no, ja już więcej nie rzucę, bo bym już wyglądał jak suchar. Twarz robi wrażenie, czy tak generalnie myślisz, że będzie lejcik? Nie, jakoś się nie przejąłem tym bardzo. Powiem ci, widziałem groźniejsze miny, groźniejsze nieraz po imprezach, po dyskotekach, także nie, teraz nie jest źle. Naprawdę, nie mówię to z reguł na sercu, że dobrze się czuję. Wyspałem się bardzo dobrze, nawet podwójnie, bo jeszcze przez dzień coś tam dziwnąłem siebie. Kolację już za tobą, czy jeszcze przed? Nie, kolację już zjadłem, już nie napycham żołądka, żeby być pusty, żeby być szybki, dynamiczny. No i weź troszkę co jadłeś. Co zjadłem? No podstawa, trochę twarożku, trochę ryby i tyle. Idziemy po swoje, no i Kropek Team, po tale górą, pamiętajcie, nigdy się nie poddaje. Taki był plan, wywierać presję od samego początku i zapunktować obaleniem na koniec rundy, a że wyszło to, co z Piotrkiem Zychem przerabialiśmy
duszenie za pleców, to wyszło tak, jak miało wyjść. Andrzej bardzo mądrze walczył, wybierał mądry pressing, nie szedł na całość, badał, szukał, przeszkadzał, wchodził w tempo, zwłaszcza, że zawodnik wyższy, więc w tempo rzeczy są jak najbardziej wskazane. I w odpowiednim momencie obalił, no i jak profesor. Ja się spodziewałem, że szybciej zejdzie do parteru. Nie, właśnie w bardzo odpowiednim momencie zeszedł do parteru. W stójce jak najbardziej radził sobie świetnie, był lepszy. Jego parter chyba zapomniał o parterze, ponieważ był tak zaskoczony tą dobrą stójką, że zapomniał o parterze, a Andrzej w odpowiednim momencie poszedł na parter, wziął i zdusił. Kradłeś show tego wieczora dzisiaj. Jeszcze raz. Kradłeś show. Skradłem show, dziękuję bardzo. Jezu, dziękuję Podhale, że jesteście ze mną. Kurde, naprawdę daliście mi kopyta dobrego, ale powiem wam, serducho mi nie waliło, to jest dobrze. I czułem, że mogę. Gdzie nam weszedł ten pierwszy dzień, chyba poczułeś się, że jednak ta walka pójdzie w twoim kierunku. Tak, pójdzie. Mogłem, ale chciałem. Pierwsza była taktyka, żeby go wyczuć, co on potrafi. A później wiedziałem, że on robi haki robi. Ale w końcu... Wiedziałem, że będzie próbował obalić, no to... To mówią, apetyt rośnie miarę jedzenia, teraz wyobraźnia się zaczyna pracować. Tak, wiem jak to jest, wiem jakie emocje mi towarzyszyły, także nie było źle, byłem uspokojony, dziękuję mojemu psychologowi od głowy, także dał radę, także jest dobrze. Dziękuję jeszcze raz. Champion. To robota zrobiona. No robota zrobiona, także dziękuję tutaj wszystkim, dziękuję za doping tutaj na M-Targu, naprawdę ten doping news. Także dziękuję tutaj kibicom. Ale poszło gładko. No poszło gładko, także tutaj tak jak mówię, dwa tygodnie przed galą wypadł mi przeciwnik. Chwała Turkowi za to, że po prostu podjął rękawicę, przyjechał, no nie, bo szkoda by było, żeby walki nie było, no nie? Coś się tak wyleciał. Jeszcze nie była twoja kolej, a ty już byłeś po ringu. Myślałem, że mnie tutaj woła i poszłem, no. A to wyszło jak wyszło. Dedykacja prosto z serca. Tak, dedykacja właśnie, dedykuję tą walkę mojej zmarłej siostrze Ani i moim kochanym dzieciom. Babilon i po Babilonie, ale chyba szczęśliwy. No tak, bardzo szczęśliwy, w szczególności z frekwencji, z tego, że chyba się ludziom podobało i z wygranych, nie? Także... Nie mogło być lepiej. Bardzo się cieszę, że naprawdę federacja postawiła się tak jak chciałem, czyli zrobili piękne show. Myślę, że wszystkim się podobało. No i nasi włodarze zobaczyli, że to naprawdę są super imprezy na mega, mega poziomie. Czy Podhale sprostało oczekiwaniom włodarzy Federacji Babilon? Jak najbardziej. Szczerze mówiąc, tylko mam taki niesmak, że te walki kończyły się szybko w pierwszych dwóch rundach. No ale to jest MMA, wszyscy MMA znają i kochają ze względu na to, że tu nie ma kalkulowania. Cieszymy się, że się podobało, mam nadzieję, że po prostu pewne elementy poprawimy oczywiście. Co do walk, to nie mamy na tego wpływu, bo my nie ustawiamy walk, po prostu jest walka i jest tak jak się powiedzmy odbyło. Ale tych rywali będziemy coraz mocniej podnosić ze względu na to, żeby po prostu z gali na galę podnosić poprzeczkę i żeby tych kibiców przyzwyczajać, że warto inwestować w Podhale odnośnie organizacji Babilon MMA.